Cześć, z tej strony Molly i dzisiaj, ponieważ czuję się fatalnie, nie będę wam się pokazywać. Jednak jest to też dobra okazja, żebym mogła całe popołudnie poświęcić swojemu hobby. I dzisiaj mam w planach na pewno otworzyć wreszcie, po kilku miesiącach, swoje prezenty z Dnia Dziecka. Bo co roku na Dzień Dziecka idziemy do jakiegoś dużego sklepu z zabawkami i kupujemy właśnie monsterki, które nam się najbardziej spodobają. Także mam w planach właśnie dzisiaj otworzyć te pudełka. Mam też w planach poprzebierać te monsterki i te lalki, które już mam otwarte. I oczywiście, jeśli chodzi właśnie o monsterki, trzeba je będzie wszystkie ogarnąć. Jest ich dość sporo. Mam jedną z tych większych, która miała dredy i później je rozczesywałam, także teraz jej włosy są takie dość średnie. Tutaj mam latającą głowę. To jest winylowa głowa, którą kupiliśmy na micie rocznicowym i nie mam do niej ciała, bo jest dość drogie, a też rzadko się znajduje właśnie w tym rozmiarze ciała w internecie z paraboksa. I tak, muszę to wszystko wyjąć, poprzebierać, niektóre poczesać, bo przy przeprowadzce, jak widać, troszkę ucierpiały. I mam jeszcze w planach później przemalować łóżko, na którym aktualnie leżą Emerald i Safir, bo było pomalowane na biały. Stwierdziłam, że biel będzie takim neutralnym kolorem. Jednak aktualnie nie będzie ten kolor pasował do wystroju sypialni, ponieważ to łóżko będzie stało gdzieś pod naszym łóżkiem w sypialni. No i też nie ukrywajmy, że ta farba już zbyt piękna nie jest. Już się po prostu troszkę poździerała i są takie jakby żółte zacieki. Także to wygląda strasznie niechlujnie. Strasznie się to poździerało. A ja tego łóżka bardzo często używam jako eksponat, powiedzmy, do sesji zdjęciowych dla lalek. Także średnio będzie focić takie po prostu paskudztwo. A jeżeli chodzi o pościel, to są to uszyte, wypchane watą poduszki. A to jest po prostu właśnie na taką ludzką poduchę poszewka. A w środku jest jakiś kocyk, którego nie używaliśmy. To jest moja jedyna pulip. Aktualnie w ubraniach po Barbie, które już wysprzedałam. Będę musiała coś dla nich uszyć na przyszłych, na dniach po prostu. Ale póki co nie mam ani maszyny, ani tak naprawdę nie mam jakichś wielkich umiejętności, więc zajmę się tym, co mogę. Przemalujemy łóżko. Najpewniej na czarny albo fioletowy, bo to są dwa moje ukochane kolory. Także raczej na takie. Poprzebieramy towarzystwo, otworzymy nowe i będziemy myśleć dalej, gdzie je ustawić. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Swoją drogą, nie przedstawiałam tutaj jeszcze oficjalnie moich lalkowych bliźniaczek. I ta jest to Usagi. Druga to jest Misaki. Usagi mam dłużej. Kupiłam ją za swoją pierwszą wypłatę jakieś 2 lata temu. Misaki mam krócej, myślę, że chyba będzie dopiero około rok. I tak naprawdę Usagi wydawała mi się już skończoną lalką, ponieważ miała docelowego wiga, ma prześliczny makijaż i właśnie jakby myślałam, że już więcej przy niej nie będę musiała robić. Ewentualnie, prawda, garderobę jej powiększyć. Jednak jak widać nawet na nagraniu, ma bardzo popękaną twarz. Jej śliczny makijaż popękał.
Na szczęście to nie jest popękana jej prawdziwa twarz, jej żywica, tylko to jest warstwa Clear'a, którym był zabezpieczony makijaż, albo na którym był makijaż wykonany. Także to po prostu kwestia tego, że niestety będę musiała ją wysłać ponownie na robienie makijażu. Mam nadzieję, że ktoś zrobi taki jak ten, albo nawet liczniejszy. Ponieważ na przykład z makijażu i bliźniaczki jestem nie do końca zadowolona. Może nie pęka. Może po prostu był lepszy traf z Clear'em, ale jest taki dość delikatny, pastelowy, rozmyty i mimo tego, że to miało być takie właśnie cukierkowe siostry, no to ja wolę takie konkretniejsze podkreślenie oka. Ale to po prostu będzie do zmiany, albo wkleję jej sama rzęsy, także tutaj tym się jakoś nie przejmuję. Najbardziej mnie martwi właśnie to popękanie, kurczę, na twarzy. Teraz widzę, że nawet ma nosek spękany, bo wcześniej był tylko clear popękany przy brodzie i przy czole. Tutaj, Boże, jak się kończy wig. Tutaj, o. A teraz jest, jak widać, cała już po prostu popękana. Tak samo jeśli chodzi właśnie o jej włosy, to ja wyprostowałam jej te kitki. W ogóle zdjęłam je jakoś w kwietniu, zamontowałam je od nowa, bo zaczęły się zsuwać. I szczerze mówiąc, ta peruka jest już trochę, można powiedzieć, styrana. Także na pewno będzie ona szła do wymiany za jakiś czas. Póki co nie jest tak źle, ale jednak. Włosy Misaki są prześliczne, długie, gęste. W ogóle dwie peruki, i ta są z jednego sklepu, który podlinkuję w opisie. I naprawdę są świetnej jakości te włosy. Oczywiście teraz jest nieogarnięta i rozczochrana jedna i druga, ponieważ tak jak mówię, dopiero jesteśmy pierwszy tydzień tutaj na nowym mieszkaniu, także wszystko jeszcze jest do ogarnięcia. Wszystkie po prostu i lalki i ogólnie rzeczy, wiadomo jak to jest. Ale i tak chciałam je Wam pokazać, ponieważ wydaje mi się, że są prześliczne jedna i druga. To są moje ukochane lalki i planuję w przyszłości uwiecznić je razem jakoś na jakimś prześlicznym zdjęciu i później zrobić na jego podstawie sobie tatuaż. Także tak. Oczywiście mam jeszcze kilka, ale jednak najbliższe mi są one, zwłaszcza Usagi. Właściwie różnią się tylko tym, że Usagi jest troszkę bardziej zżółknięta, Misaki mniej i Usagi ma, że tak powiem, z fasolkami ciało, czyli to double jointed. Łatwiej pozuje, po prostu ładniej. Jest taka bardziej stabilna, można powiedzieć, jak ją sadzam. Ale obydwie są według mnie urocze. Ja bardzo lubię taki kluskowaty rodzaj lalek z takimi typowo toportnymi ciałkami, bez, można powiedzieć, realizmu w tym wszystkim. I cóż, dzisiaj postaram się je jakoś ładnie ubrać i później Wam je pokażę. I tak jak nastawiałam się, że Kirsty będzie moją ulubioną z tej trójki, tak jestem bardzo, bardzo zdziwiona, ale najbardziej podeszła mi, można powiedzieć, Marisol. Jest największa z nich wszystkich. W sumie się nie dziwię, patrząc po jej jakby charakterystyce postaci. I jest po prostu przecudowna. Tutaj ta niby sierść na nogach. Łapy w ogóle takie potężne. Chociaż nie ukrywam, że inne monsterki też mają właśnie bardzo fajne detale. Jakieś właśnie płetwy, czy tutaj ta na przykład ma ogonek. I to na przykład świetnie będzie wyglądało na zdjęciach.
bardzo jestem zadowolona z ich włosów. Mają naprawdę świetną jakość. Nie są niczym poklejone, tak jak się spodziewałam. I cóż, każda z nich przyszła ze stojakiem, z czego się cieszę, bo będę mogła je ustawić. Wyraźnie widać, że jedna jest od nich wyższa. Te dwie przyszły, jakby one są z innej serii niż Kirsty, także przyszły z tak zwanym paszportem. Ja to i tak wszystko chowam później do pudełka. Jakby nie używam tego. Kirsty przyszła ze szczotką, ale tych szczotek to ja mam chyba z 10 już, także nie jest to dla mnie nic jakiegoś nadzwyczajnego. No i wiadomo, każda przyszła też z torebką, ale one też tam gdzieś są w pudełku. I jestem przekonana, jeżeli chodzi o tę trójkę, że nie będę ich przebierać, że zostawię je w takim stanie, w jakim są. Zwłaszcza właśnie moją nową ulubienicę. Jest przecudowna. Tak mi się bardzo podobają i kolory. I to, że właśnie jest taka mocarna. Po prostu konkret laska. Tak, nie jest taka krucha, delikatna. Tylko jak ją trzymam, to wydaje się być coś bardziej pod Barbie, jeżeli chodzi o takie odczucia. Jest po prostu większa, bardziej masywne ma nogi, na pewno ręce i bardzo przyjemne w dotyku w ogóle ubranie, co też jest fajne. Bardzo mi się podoba. Tutaj akurat ma takie brzydkie te wpięcia jakby, żeby nie spadała jej opaska, ale nie mam zamiaru tego ruszać, żeby ona została po prostu tak jak jest teraz. Nie będę jej na pewno ściągać tego. Jest według mnie świetna. I wow, na pewno zrobię jej jakieś ładne zdjęcia. Mimo tego, że ja nigdy monsterką nie robiłam, można powiedzieć, takich sesji, bo od tego zawsze miałam BJD. Tak jak na nie patrzę, to mam ochotę resztę monsterek doprowadzić do takiego stanu, jak były świeżo z pudełka wyjęte. Chociaż niektórym już na przykład włosy rozplątałam, więc nie będzie to łatwe. No i co? I zrobić im zdjęcia wszystkim. Fajnie było mieć całą kolekcję na jednym zdjęciu. Raz próbowałam coś takiego zrobić przed świętami i nawet mi to wyszło, ale nie zmieściły się po prostu wszystkie w jednym kadrze. Także tutaj można je dokładnie widzieć. Gdybym miała wybrać ciuchy, ja jako ja, które chciałabym nosić, to wyjątkowo byłyby to na pewno ciuchy tej pani. Ma prześliczne oczy, takie właśnie pikselowe. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak wyglądają. Są takie, można powiedzieć, bardzo porządnie wykonane. Nie jest to jakiś taki lekki plastik, jest porządnie. Dobra, porobię teraz troszkę zdjęć. Cofam to, co powiedziałam odnośnie szczotek. Każda z tych trzech nowych lalek dostała szczotkę, tylko była ona ukryta tutaj, razem ze stojakiem. A ja to przeoczyłam. Już skończyłam je wszystkie ubierać, co zajęło mi trochę czasu. Nie było to wcale takie łatwe. Muszę je wszystkie jeszcze poustawiać. I zaraz do Was wrócę. Tada! Udało się. Tutaj mam całą swoją kolekcję monsterek. Nie jest ona za duża, ale tak jak mówię, monsterki kupujemy głównie na Dzień Dziecka. Dwie dostałam na imieniny. Ewentualnie jak zobaczymy jakąś super okazję gdzieś w sieci, to kupujemy tak zwane trubki. I też dlatego często zamawiamy takie zestawy ubrań dodatkowe, żeby na przykład trubki nie były w jakichś niefirmowych ciuchach. Tutaj na przykład mam franki z dłońmi i ramieniem jakiejś innej lalki. I tutaj mam jeszcze piękną panią, która swoje czasy świetności też ma za sobą, bo już ledwo stoi, jest cała rozdygotana. Udało mi się też zdobyć wymarzoną Rochelle, też przyszła goła. Ma niestety troszkę pękniętą nogę, także musi stać
musi być podparta cały czas. I tutaj jest oczywiście dzieło mojego bardzo zdolnego faceta, który stwierdził, że zrobi z tej lalki coś wyjątkowego. I tak jak ciało ma bardzo sprawne i w ogóle, bo to była świeża, nowiutka gulia, no to niestety nie ma, można powiedzieć, połowy głowy. Także nie wiem, co z nią będzie. Tutaj jest moja jedyna duża monsterka i taka mnie naszła refleksja, że jest mi strasznie, strasznie przykro, że w latach, w których ja zaczęłam się interesować BJD, nie było właśnie takich dużych monsterek, bo jest to według mnie świetny substytut. Ona kosztowała mnie około 100 zł, czyli jakby no nieporównywalna cena w kwestii, jeśli chodzi o porównanie na przykład do właśnie ceny żywic, a naprawdę super pozuje. Ja może nie robię jej żadnych sesji, tak jak mówię, monsterki mi służą bardziej, żeby cieszyć oko i rzadko im robię jakieś zdjęcia, chyba że takie telefonowe na szybko, ale nigdy z nimi nie wychodzę nigdzie na zdjęcia, na żaden plenera, nic takiego. I uważam, że to jest super substytut. Minus jest taki, że ma nieruchome kostki, nie można tutaj zmieniać jakby ułożenia stopy, ale to i tak jest nic, bo ma bardzo dobrze zrobione według mnie właśnie łączenia, bardzo fajnie pozuje. No i co najważniejsze, może się wymieniać ściuchami właśnie z żywicami. Może niekoniecznie wymieniać, raczej to jest wymiana jednostronna, czyli ona dostaje ciuchy właśnie od moich żywic, bo jest w tym samym rozmiarze, ale już w drugą stronę nie, no bo monsterki mają takie specyficzne, wydęte trochę brzuchy, wygięte ciało, także tak to wygląda. Jeszcze staram się jakoś uładzić włosy, bo odstają. Tak wygląda na ten moment gromadka, to jest ich miejsce tymczasowe, nie będę ich tutaj trzymać. I tutaj mam lalki, które jakby no są, bo akurat mi się spodobały. Ta pierwsza pani bardzo mi się spodobała, bo miała takie dość wyglądające na szklane oczy i chciałam ją przemalować, bo ma mega jakieś dziwne, zdziwione brwi. Ma super jakości włosy, są bardzo, bardzo gęste i bardzo miękkie, są po prostu świetne, odporne na prostowanie, może nie jakoś w wysokiej temperaturze, ale jednak. Ubranko też ma całkiem spoko. Ja tam zazwyczaj nie patrzę na ubrania, bo i tak zawsze lalki przebieram. Zawsze się nimi po prostu zajmuję. Ale minus jest taki, że no siedzi tak jak takie stare lalki z nogami rozkraczona. W ogóle pozowalność jej jest bardzo, bardzo żadna. Także tak naprawdę no niezbyt mam z niej użytek. Obok mam grubą Barbie. To jest jedyna Barbie, jaką mam w ogóle teraz. Tutaj. I moje dwie sailorki z Bandai. One są kupowane z drugiej ręki i kupiłam je na Allegro, jak miałam 14 lat. Czyli są ze mną już lat 9. I obok jeszcze jest pani w dreadach, która ma tyle samo lat co ja. Jest dokładnie z mojego rocznika. I nie może usiąść, bo ma klejoną nogę, ale kupiłam ją za jakieś 5 zł na Allegro, także fajnie. Kupiłam ją dla dreadów. Tutaj pomiędzy plastikami a żywicami stoi też plastikowa pulip, którą kupiłam sobie na moje ostatnie urodziny w tym roku, w styczniu. I dała mi znowu sukienkę po którejś z fashionistek Barbie. Bardzo mi się ona podoba, jednak myślę, że jakość wykonania ciała i w ogóle pozowalność oryginalnego ciała pozostawia wiele do życzenia, więc na pewno będę ją przesadzać na jakieś obitsu albo inne ciałko. No i tutaj są moje trzy panie. Tutaj Misaki zmieniłam tylko górę, zamiast sukienki ma teraz bluzkę z długim rękawem. I powiem wam szczerze, że ja bardzo lubię, jak moje lalki noszą takie codzienne, zwykłe, casualowe ciuchy. Jakoś tak miło mi się na nie wtedy patrzy. Rzadko ubieram je w koronki, w jakieś suknie, w jakieś takie wystawne rzeczy. Teraz można zobaczyć, jaki ma piękny kolor wiga i jaki jest on długi, jak stoi, to widać. Taki zazdroszczę tych włosów, naprawdę jest super jakość i naprawdę też kamera nie odda tego, jaki jest śliczny kolor liliowy.
Jest, wow. I tutaj mamy moją najukochańszą, jedyną na świecie Usagi, której założyłam taki niby khaki, niby szary, nie sweter, to jest raczej bluzka jeszcze, bo tak naprawdę nie miałam pomysłu i założyłam jej robione z kostiumu kąpielowego zszywane getry, leginsy, na to się mówi leginsy, ja na to mówię getry. Obie mają białe buty i obok najfajniejsze buty, które są docelowo trochę, no niestety nie dla tej lalki, tylko dla lalki mojego faceta, która aktualnie nie ma głowy i czeka na makijaż. Ubrałam tutaj safir w pandy, bo chciałam jakoś osłodzić jej mroczny wygląd. I szczerze wam powiem, że nie dogaduję się z tą lalką kompletnie, mimo tego, że to jest moja pierwsza lalka w ogóle. To jakoś nie mam pomysłu ani na jej stylizację, ani na jej wiga, bo za każdym razem jak kupuję jakiejś lalce wiga, to idealnie pasuje, pierwszy już zamówiony. A tej niestety nie pasuje żaden, jak widać na przykład ten wygląda jak pudel. Jest niezadowolona z każdego. I też nie mam pomysłu na to, jaki makijaż jej teraz zrobić, na jaki zmienić, bo ten jak widać już jest taki no bardzo rozmyty. Mimo to zastanawiam się właśnie, czy zostawić ją przy sobie, czy ją sprzedać. To jest dla mnie taki no ciężka decyzja, bo to jest moja pierwsza BJD. Kupiłam ją sobie na 21 urodziny sama. Po wielu latach marzenia o właśnie takiej lalce udało mi się ją zdobyć. Także to jeszcze jest do przemyślenia. Tak teraz to wszystko wygląda. Nie wiem, czy coś będę jeszcze przy nich zmieniać. Na pewno to nie będzie ich miejsce stałego pobytu, że tak powiem. Nie mają jeszcze po prostu swojej półki, bo te tutaj wszystkie będą poustawiane na półkach albo w takim domku, który w sumie też jest półką. W Ikei są takie właśnie niby domki dla lalek. Bo na przykład dla tych, które nie mają stojaków, czy nie mogą stać, bo po prostu są już tak rozklekotane, no to przydałoby się właśnie coś, gdzie mogłyby sobie usiąść i tyle. I ładnie wyglądać. No a dla tych będą takie specjalne, można powiedzieć, siedziska. Zobaczyłam takie ładne trzymadełka, można powiedzieć, na świeczki, które się doczepia do ścian i tak pomyślałam, że można byłoby je tam usadzić zamiast świeczek. Także zobaczymy, jak to będzie. No póki co stoją tutaj wszystkie. Przed nami jeszcze malowanie tego tutaj łóżeczka. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dzisiaj już raczej nie zdążymy, bo jest ciemno. Poza tym nie mam pędzla, jak się okazało, także dopiero jutro. I wtedy, jak już skończymy malowanie, to wam to wszystko pokażę, jak to wszystko wyszło. Padło na kolor fioletowy, także trzymajcie kciuki, żeby wyszło.